Okres II wojny światowej to czas największego terroru w dziejach ludzkości. Miliony osób zginęły na froncie, w obozach śmierci, łagrach. To dramat niezliczonej liczby rodzin i pojedynczych osób, jakiego ludzkość do tej pory nie widziała. To także czas, gdy miliony cywili i jeńców wojennych zmuszono do pracy na rzecz III Rzeszy. Praca przymusowa stanowiła jedną z głównych metod pozyskiwania taniej siły roboczej w Niemczech dla przemysłu i rolnictwa. Była także jedną z form eksterminacji ludności terytoriów podbitych przez nazistów. Wcielenie młodych Niemców do Wehrmachtu skutkowało niedoborami na rynku pracy. Próbowano je uzupełnić robotnikami z terenów podbitych. Szacuje się, że w Niemczech w okresie II wojny światowej pracowało około 13 milionów robotników przymusowych. Liczba Polaków wywiezionych do pracy na terenie III Rzeszy może wynosić blisko 3 miliony osób. Milion z nich trafił na Pomorze, a kilka tysięcy w rejon Stolp, czyli dawnego Słupska. Był to ważny ośrodek gospodarczy w prowincji Pomern. Miasto było drugim pod względem liczby ludności i ilości zakładów produkcyjnych po stolicy, czyli Szczecinie. Było to miasto, które pełniło funkcje przede wszystkim gospodarcze we wschodniej części prowincji pomorskiej, tej prowincji Pomern. Było to miasto, które przede wszystkim odciążało takie ośrodki jak Koszalin, który w tym momencie pełnił funkcję stołeczną dla tej części Pomorza, ale z powodzeniem nie tylko zresztą dla tej części Słupsk pełnił centrum ośrodka gospodarczego, bo również pełnił tę funkcję także dla późniejszej, bo w 1938 roku powstałej rejencji pilskiej, obejmując między innymi i ten także obszar swoim oddziaływaniem gospodarczym. W Słupsku jeszcze przed wojną prężnie działał przemysł drzewny, spożywczy i transportowy. Rozwijały się garbarnia oraz rolnictwo. Wiele osób pracowało w branży rzemieślniczej i usługowej. W trakcie wojny znaczna część zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych realizowała produkcję na potrzeby niemieckiego wojska. Miasto i region, podobnie jak prawie całe Pomorze Zachodnie, bezpośrednio skutków wojny nie odczuwało. To było spokojne, pomorskie miasto, co prawda we wschodniej Rzeszy, ale spokojne. Nigdy nie bombardowane, aż do 1945 roku nie niepokojone. Tak więc wojna była niewyczuwalna. Życie z dala od frontu toczyło się niemal spokojnym rytmem. Funkcjonowały miejskie instytucje, firmy, sklepy, a nawet lokale gastronomiczne. Nic szczególnego tutaj się nie działo, nie miało miejsca, gdyby nie licząc z pierwszych tygodni poprzedzających wybuch II wojny światowej. Przez Słupsk przetaczały się ciężarówki, które zmierzały, oczywiście ciężarówki wojskowe, zmierzające nad granicę polsko-niemiecką, podobnie zresztą jak przez Lembor, przez Bytów i przez Człuchów na tym odcinku. To figuruje jako wspomnienie wielu, wielu byłych mieszkańców tego miasta, ale nie tylko. Natomiast pierwsze tygodnie, kiedy wybuchła wojna światowa, przyniosły pewien smutek wśród mieszkańców. To nie było tak, że wybuch II wojny światowej przyniósł pewną radość. Ta radość towarzysząca wybuchowi I wojny światowej była widoczna, ale drugiej już nie. W pierwszych tygodniach wybuchu II wojny światowej pojawiły się na rynku kartki reglamentujące dostęp do podstawowych artykułów żywnościowych. Pojawiały się problemy związane chociażby z częściowym zaciemnieniem Słupska. To przede wszystkim w pierwszych nocach wręcz, które charakteryzują się tym wybuchem II wojny światowej. Ale później zwolna pewne przepisy w tym zakresie były stopniowo odejmowane. Największym odczuwalnym skutkiem działań wojennych na ulicach spokojnego pomorskiego miasta byli widywani części żołnierzy oraz fakt, że młodych mieszkańców masowo powoływano do Wehrmachtu. Powszechny pobór osłabił potencjał gospodarczy miasta i regionu. Braki kadrowe trzeba było zastąpić tanią siłą roboczą. Taką zdecydowanie byli robotnicy przymusowi, przywożeni na terytorium Rzeszy z państw okupowanych. Na Pomorze, w tym do Słupska, trafiali Polacy, Rosjanie, Jugosławianie, Holendrzy, Francuzi, a nawet amerykańscy jeńcy wojenni i wiele innych nacji. To było zjawisko o skali ogólnoeuropejskiej, dlatego że 11 milionów Niemców poszło walczyć do Wehrmachtu, no a żeby miejsca pracy nie były puste, Niemcy ściągnęli na ich miejsce około 13 milionów przymusowych robotników, głównie ze wschodu, z terenów okupowanych, z Polski, ze Związku Sowieckiego.
Trafili oni m.in. do Słupska. Przeważali wśród nich Polacy i o dziwo kobiety. Z tym, że kobiety głównie pracowały na terenie powiatu słupskiego, w gospodarstwach rolnych. Natomiast w Słupsku pracowali głównie mężczyźni. Oczywiście wszyscy byli zarejestrowani w Urzędzie Pracy, Arbeitsamcie, i to Arbeitsamt decydował, dokąd ci ludzie zostaną skierowani, bo każdy z właścicieli fabryk rolnictwa wysyłał takie zapotrzebowanie na pracowników. Te dokumenty zresztą są w archiwum, takie pojedyncze dokumenty widziałem, gdzie człowiek argumentuje, po co ich potrzebuje, dlaczego, a przeważną argumentacją było to, że ja pracuję dla systemu, dla państwa, produkuję części uzbrojenia, a więc dużo tych osób właśnie trafiało do takich fabryk większych lub właśnie do rolnictwa. Największą grupę robotników przymusowych stanowili Polacy. W Słupsku początkowo byli rozlokowani w prywatnych domach. W 1941 roku utworzono dla nich obóz, Schlipgrund 2. Jednak Polacy nazywali go Elysium, ponieważ w jego pobliżu znajdowała się restauracja i browar o tej nazwie. Strzeżony obiekt umiejscowiony był między dzisiejszymi ulicami Kozietulskiego a Kniaziewicza. Obecnie nie ma po nim żadnego śladu, nie ma także archiwaliów pokazujących jego wygląd. Wiadomo jedynie, że w dwóch budynkach mieszkało nawet ponad 500 Polaków. Zajmowali barak i dwupiętrowy budynek murowany. Mieszkali w wieloosobowych, przepełnionych salach. Elysium mogli wychodzić do pracy, jednak na miejscu. Musieli meldować się przed godziną policyjną. Porządku w obozie pilnował niejaki Rudolf Hagemeister. Okrutny dozorca obozowy niejednokrotnie znęcał się nad Polakami. Po wojnie został aresztowany i miał odpowiadać przed sądem. Nie doczekał się jednak wyroku. Powiesił się na własnych szelkach w celi. Mniejsze obozy dla Polaków i innych nacji funkcjonowały w różnych częściach miasta. Jeden z nich znajdował się na dawnym cmentarzu żydowskim. Działało tam gospodarstwo ogrodnicze mieszkańca Stolp o nazwisku Ritz. Zarabiał on na owocach i warzywach oraz na pracy robotników przez 3 lata, do 1945 roku. Kilku zatrudnionych u niego robotników spało w dawnym domu przedpogrzebowym gminy żydowskiej. Polacy traktowani byli jak obywatele niższej kategorii. Na swoich cywilnych ubraniach musieli nosić naszywki z literą P. Obowiązywał ich szereg nakazów i zakazów. Tak sytuację polskich robotników przymusowych w Słupsku wspomina jeden z nich, Józef Haciński. Na ulicy, jak wspomniałem, nie można było chodzić po chodnikach. Nie wolno było chodzić do restauracji, kawiarni, gospód. Kiedyś wszedłem, żeby kupić papierosy. Niemiec, widząc moje P, oświadczył, że Polaków nie obsługuje. Na wielu sklepach widniały napisy Polakom i psom wstęp zbroniony. Problem mycia. Nam nie wolno było chodzić także do łaźni miejskiej. I tam kiedyś byłem, gdzie oświadczono mnie, że to tylko dla mieszkańców Słupska, a obcokrajowcy nie są mieszkańcami Słupska. W innym wypadku chciałem pójść do kina. Znalazłem się tam raz, drugi, ale za trzecim razem była kontrola prowadzona przez policję. Musiałem zapłacić karę za to, że chodzę na imprezy niemieckie. Mieliśmy prawo chodzić raz w miesiącu do kościoła. Wtedy w kościele Niemców nie było. Mieli surowy zakaz przebywania z Polakami. Jako szczur lądowy ciekawe było obejrzeć morze. Kiedyś we trójkę z kolegami wybraliśmy się do Ustki. Kupiliśmy bilet na pociąg i pojechaliśmy. Na ulicy w Ustce wylegitymowano nas i pod konwojem przywieziono do obozu. Robotnicy musieli liczyć się z karami cielesnymi, poniżaniem niemal na każdym kroku. Mogli zostać aresztowani i zabici z byle powodu. Szczególnie karany był kolportaż ulotek antyniemieckich oraz kontakty intymne z Niemkami. Sytuację taką opisał w swoich wspomnieniach Julian Gardzielewski, robotnik przymusowy ze Słupska.
W Rokitach, w wiosce u młynarza, dowiedziałem się, że powieszono pewnego Polaka za ulotkę angielską czy coś w tym rodzaju, jak mi powiedziano, i za współżycie z Niemką. Był surowy zakaz utrzymywania jakichkolwiek kontaktów intymnych z Niemcami. Jeżeli doszło do stosunków seksualnych między polskim robotnikiem a Niemką, bo takie rzeczy były najbardziej karane, chodziło oczywiście o to, ażeby nie rodziły się dzieci z małżeństw mieszanych, słowiańsko-niemieckich. Jeżeli do takich incydentów dochodziło, to właściwie niemal od razu, bez specjalnego sądu, robotnika przymusowego wieszano. Zachowały się opisy kilku takich egzekucji na Pomorzu Środkowym. Szacunkowo w okresie wojny w Słupsku pracowało kilkuset, a możliwe, że nawet powyżej, tysiąca Polaków, którzy trafili na Pomorze Zachodnie jako robotnicy przymusowi. Jeszcze więcej Polaków, było blisko 3000. Zmuszonych zostało do pracy w licznych w dawnym powiecie słupskim gospodarstwach rolnych. W tej części III Rzeszy przeważały wielkopowierzchniowe gospodarstwa junkierskie. Robotnicy przymusowi zajmowali się tam najcięższą pracą. Wielu z nich zmarło z wycieńczenia i z powodu bardzo trudnych warunków bytowych. Wieś pod Główczycami, gdzie w piwnicach tamtejszego pałacyku i gospodarstwa umarło od tyfusu, chorób i złego traktowania około 80 robotników przymusowych, w dużej mierze Polaków. Tak więc takich miejsc nieszczęść, kaźni było bardzo wiele. No, trzeba przyznać, że obok funkcjonował całkiem spokojny, niemiecki, stabilny świat, tak naprawdę nie zauważający wojny. W Kukowie było tak, że sprowadzono właśnie z Czarnego wielu jeńców rosyjskich. Wiem, że w Czarnym jeńcy byli bardzo źle traktowani, oni przyjechali już wycieńczeni. No i tak naprawdę 40 z nich w moment zostało zagłodzonych, jeszcze dodatkowo zniszczonych pracą i pochowano ich w lesie, w bezimiennym grobie. Takich grobów jeszcze znajdziemy pewnie w przyszłości, podejrzewam, dużej ilości, bo nawet wynika z tych sprawozdań i zeznań tych byłych ludzi, którzy pracowali w Słupsku, że również ludzie znikali, tak, ich koledzy nagle za coś zostali aresztowani i już nigdy ich więcej na oczy nie widzieli. Szczególną grupą robotników przymusowych były kobiety. Wiele z nich pracowało w gospodarstwach rolnych na terenie ówczesnego powiatu słupskiego. Znaczna ich część trafiła także do miasta, gdzie przeważnie pracowała jako służba domowa. W najgorszej sytuacji były kobiety, które trafiały do rodzin niemieckich jako służące. A było ich w Słupsku całkiem sporo. Zachowało się nieco wspomnień, jeżeli chodzi o robotnice pracujące w domach. No one pracowały 24 na dobę. Właściwie tam jedyną przerwą był okres na sen, bo pracowały również w soboty, w niedzielę. Tak więc te dziewczyny, bo to były zwykle młode Polki, młode Ukrainki, wiodły bardzo smutny i poniżający żywot. Zgodnie z ustaleniami historyków, szacuje się, że aż 20% robotników w Słupsku w okresie II wojny światowej stanowili robotnicy przymusowi. Wykonywali różnego rodzaju zajęcia, często przeznaczone dla fachowców w swoich branżach. Nie dopuszczano ich jednak do pracy na rzecz przemysłu zbrojeniowego z uwagi na możliwość sabotażu. Jednak robotnicy nie byli jedynymi obywatelami II Rzeczypospolitej, których zawierucha wojenna rzuciła do Słupska. Na przełomie lat 1944-45 liczba obywateli polskich przebywających tu znacząco wzrosła. W mieście na terenie dawnej wagonowni przy ulicy Kołłątaja, gdzie obecnie znajdują się supermarkety, działała filia obozu koncentracyjnego ze Sztutowa, przetrzymywanych i wykorzystywanych do najcięższych zadań, takich jak kopanie okopów czy układanie torów, było ponad 600 Żydów i innych nacji z polskim obywatelstwem. W szkole przy ulicy Deotymy, gdzie swoją siedzibę ma obecnie 5 Liceum Ogólnokształcące, działał obóz przejściowy dla kobiet z dziećmi. Na początku 1945 roku przebywać tam mogło nawet aż 2000 osób. Blisko setka dzieci zmarła lub została zabita.
A dziwne jest to, że prawie w ogóle o nich Niemcy nie pamiętają. Czytałem dziesiątki wspomnień niemieckich z czasów wojennego i chyba tylko w jednej relacji jest wspomniane, że Niemcy stykali się z robotnikami przymusowymi. Pozostałe relacje to są zwykłe wyparcia, to znaczy nie było problemu, nie ma problemu. Jedna z największych tragedii z udziałem polskich robotników przymusowych miała miejsce w przeddzień wkroczenia do Słupska Armii Czerwonej. W mieście panowała panika. Niemcy za wszelką cenę chcieli uciec przed Sowietami. W tym czasie SS-mani dokonali masowej egzekucji na więzionych robotnikach. Na początku sierpnia, gdy Słupsk był już miastem polskim i sowieckim, odkryto dwie duże mogiły zbiorowe. Obecnie w tym miejscu stoi pomnik upamiętniający ofiary. I wówczas zaczęły się przesłuchania. Prowadziło je słupskie UB i prokuratura. Szybko się dowiedziano, że są to ludzie zamordowani przez niemieckie SS, komando SS, 7 marca 1945 roku, czyli w przeddzień wkroczenia wojsk sowieckich do Słupska. Tego dnia rankiem grupa sowieckich więźniarek została przez Niemców przeprowadzona do Lasku Południowego i kazano im wykopać dół o głębokości 1,5 metra, 6 metrów długi. Więźniarki kopały go w zmarzniętej wówczas ziemi. Wspominały, że to była bardzo trudna praca. No i przede wszystkim obawiały się, że kopią grób dla siebie. Po zakończonej pracy kobiety wróciły do swojego miejsca zakwaterowania. Wykopany dół miał być jednak mogiłą dla robotników przymusowych, których więziono w areszcie między obecnymi ulicami Szarych Szeregów i Partyzantów. Późnym popołudniem 7 marca, gdy miasto było ogarnięte paniką, wielu jego mieszkańców próbowało uciec przed zbliżającą się od strony Koszalina Armią Czerwoną. Oddział SS-manów przeprowadził 20-osobową grupę więźniów przez miasto. W obecnym Lasku Południowym, nad wykopanym wcześniej dołem, dokonano ostatniej w Słupsku egzekucji na polskich robotnikach przymusowych. Zbrodnia była wykonana w podobny sposób, w jaki Sowieci rozstrzeliwali polskich oficerów na wschodzie. W tym przypadku dwóch SS-manów trzymało ofiarę za ręce, a trzeci zabijał ją strzałem w tył głowy. Jednak nie każdy zginął w ten sposób. Nie wiadomo także, czy wszystkie 24 ofiary, które znaleziono w masowej mogile, były Polakami. Przeglądałem protokół z oględzin zwłok i jedynie 15 osób zginęło od strzałów z broni palnej. 14 osób od strzału w głowę, jedna osoba od strzału w płuco. Co do tej jednej osoby, która zginęła od strzału w płuco, przypuszcza się, że została zakopana żywcem. Jeszcze żyła, bo miała ziemię w przewodzie oddechowym. 4 osoby zginęły od powieszenia. To na pewno nie w Lasku Południowym. I 4 osoby zginęły od uderzenia tępym narzędziem w tył głowy, od bardzo mocnego uderzenia. To mogła być kolba, to mogła być pałka. W każdym razie te 8 osób prawie na pewno nie zginęło w Lasku Południowym. W Lasku Południowym dokonano egzekucji prawdopodobnie 15 osób, natomiast 8-9 osób, bo przyczyn zgonu jednej osoby nie ustalono, 9 osób prawdopodobnie przywieziono ciężarówką i w tym grobie wspólnym ich pochowano. Tak naprawdę tam my wiemy tylko 5 osobach, które mają swoje personalia, bo spośród tych 22 osób no, nie rozpoznano innych ludzi, którzy mieli jakąś historię. Wiemy tylko, że to są pracownicy przymusowi, nie wiemy nawet, czy to są ze Słupska, bo oni byli osadzeni w sądzie. Jeden z tych ludzi też pochodził z powiatu słupskiego i on został aresztowany za ulotkę, którą gdzieś miał aliancką w kieszeni. Zdarzenia z 7 marca 1945 roku zostały spisane przez kilku robotników przymusowych, którzy po wojnie osiedlili się w Słupsku. Julian Gardzielewski widział prowadzonych więźniów. W grupie rozpoznał swojego bliskiego kolegę. Mojego kolegę, najlepszego z obozu o nazwisku Józef Strzygielski z Rypina,
który pracował jako ogrodnik, rozstrzelano z 22 innymi przed samym końcem wojny. On rozwozić miał jakieś ulotki, które zrzucane były z samolotów przelatujących nad Pomorzem. Treści tych ulotek nie znam. Widziałem, jak ich prowadzili żołnierze z obsługą więzienia, z którego ich zabrano około godziny 9. W tej grupie rozpoznałem jeszcze Sprucha z Łodzi, wziętego za pisanie ulotek w obozie i ich odczytywanie nam. Po kilku miesiącach od zbrodni ciała zamordowanych ekshumowano, poddano oględzinom i pochowano. Ceremonia miała uroczysty charakter. Pogrzeb celebrował sam ksiądz Jan Zieja, kapelan Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego, który po wojnie trafił do Słupska. Pomordowanych przewieziono przez miasto w uroczystym orszaku. Następnie pochowano przy ulicy Szarych Szeregów w pobliżu pomnika Powstańców Warszawskich. Dopiero później szczątki zostały przeniesione na cmentarz komunalny. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Słupska zdecydowana większość robotników przymusowych wyjechała z miasta. Wrócili do swoich rodzin i miejscowości. Część jednak wybrała Pomorze jako swoje nowe miejsce i stała się polskimi pionierami. Byli też tacy, którzy po wyjeździe wracali na Pomorze. W dawnych domach nie czekał bowiem nikt z bliskich lub nie mieli do czego wracać. Ile było takich przypadków, nie wiadomo, bowiem nie prowadzono tego typu ewidencji. W związku z tym, że znaczna część robotników przymusowych pracowała na roli, wielu spośród nich przejęło gospodarstwa rolne, w których wcześniej pełnili rolę parobków. Część z tych, którzy wybrali Pomorze jako swój nowy dom, zasiliło tworzące się szeregi milicji obywatelskiej, a także powstającego już w kwietniu 1945 roku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. To było również na skutek sugestii samych okupacyjnych władz sowieckich, którzy spontanicznie tworzyli tą pierwszą polską milicję spośród polskich robotników przemysłowych. Dlaczego? Bo oni tutaj byli na miejscu od razu. Pierwsi osadnicy polscy pojawili się dopiero w kwietniu, w maju 1945 roku, a taka większa fala to jest dopiero lato 1945 roku. A więc pierwszymi Polakami w Słupsku i powiecie byli właśnie robotnicy przemysłowi. I oni często zostawali właśnie na polecenie sowieckich komendantów wojennych wartownikami, strażnikami, w UB szoferami, czyli pełnili jakieś takie funkcje pomocnicze. Tutaj nie chcę przez to powiedzieć, że robotnicy byli oficerami UB, czy śledczymi. Nie, to były takie funkcje pomocnicze. Zamiana ról między Polakami a Niemcami była też okazją do zemsty na dawnych oprawcach. Jednym z przykładów odwetowego działania dawnych ofiar nazistów są wydarzenia z Kuleszewa w obecnej gminie Kobylnica. Takie przypadki zdarzały się jednak w różnych częściach Pomorza Zachodniego. Akty te były jednak ścigane i karane. Funkcjonariusze słupskiego UB przeprowadzili tam pacyfikację miejscowych Niemców, dlatego że jesienią 1945 roku skierowano tam polskich osadników, którzy mieli zająć gospodarstwa i miejscowi Niemcy zwrócili się do nich z kamieniami, widłami, siekierami. Zorganizowano taką wyprawę pod kierunkiem oficera sowieckiego. Jak znamy to z relacji jednego właśnie z byłych polskich robotników przymusowych, który w tym czasie był szoferem w UB, czyli Władysława Perlmuttera, jak napisał w 1960 roku, wielu z nich zginęło, Niemców. Jak wielu, gdzie zostali pochowani, tego nie wiemy. Obecny Słupsk jest już zupełnie innym miastem. Przede wszystkim jego mieszkańcami są Polacy. Miasto zmieniło także swój charakter. W marcu 1945 roku historyczne serce miasta zostało spalone. Robotnicy przymusowi, którzy zostali na Pomorzu, byli faktycznie pierwszymi polskimi osadnikami. Z czasem dołączyli do nich mieszkańcy innych części II Rzeczpospolitej. Aż 35% obecnych Słupszczan ma korzenie na Kresach Wschodnich, głównie na Wileńszczyźnie i okolicach Grodna. Znaczna część to potomkowie warszawiaków i mieszkańców przedwojennego województwa pomorskiego, w tym Kaszubów. O trudnych losach Polaków w niemieckim Słupsku świadczy m.in. pomnik pomordowanych w Lasku Południowym, a także tablica pamiątkowa na ścianie szkoły przy ulicy Deotymy,
czy też obelisk stojący przy ulicy Kołłątaja. W świetle najnowszych ustaleń historyków, treści tych tablic częściowo są nieaktualne. Nie ma jednak żadnego upamiętnienia setek polskich robotników przymusowych, którzy byli przetrzymywani w największym obozie w regionie, czyli Elysium.